Siemanko, ludziska! Dostałem komentarz dokładnie od użytkownika XDXD! Tak, zagraj Polska kontra Barcelona i graj oczywiście reprezentacją Polski. I jest mi przykro z powodu tego komentarza, bo to są dwie moje ulubione drużyny, ale jednak polska reprezentacja jest mi bliższa, no powiedzmy. A więc gram oczywiście Polską. Tak to tutaj proszę bardzo wygląda. Skład wam pokażę w skrócie. Myślę, że nie ma do czego się przyczepić. Po prostu sobie zagramy. No, na naszą korzyść jest może i to, że Barcelona ostatnio jest trochę bez formy i może uda się to nam wykorzystać. Uwaga, Milik teraz super przejął piłkę. Zieliński, Milik do środka, Arek. No i dobrze, walczymy o każdą piłkę. Łach, odskoczyła teraz piłka Zielińskiemu i Messi ją wykopał, bardzo dobrze. O cholera, ale jednak Suarez powalczył o tę piłkę. Uwaga, bo jest niebezpiecznie, bo on wejdzie do środka nam i biegnie wzdłuż obrony. Co on tutaj będzie kombinował? Strzał, czy tu nie było ręki? Nie było ręki, na szczęście. Powiem wam, że trochę czasu minęło, odkąd ostatni raz grałem przeciwko Barcelonie. I kurczę, tak się dziwnie z tym czuję. Dziwne, bo ponieważ myślę, że ja przez chwilę myślałem, że to ja kieruję Barceloną. Ale jednak Polską gram częściej, więc... Więc o czym ja mówię? Uwaga, Iniesta! I broń szczęsny! Uwaga, no co to było? No obrono! Nie, tutaj nie mogłem nic zrobić. Ale wiecie co? Jak przegram, to nie będzie mi szkoda, ponieważ to jest jednak Barcelona, więc nie będę się czuł poszkodowany. Będę się czuł zaszczycony tą przegraną. Serio. Uwaga, Lewandowski! Dobry strzał, ale niecelny i szkoda. Super teraz. Uwaga, strzał! Spalony, tak? Tak. Cholera, no centymetry. Najlepsze jest to, że to Polska tutaj atakuje. Dosłownie jeden atak Barsy i potrafią strzelić gola. No to jest najgorsze, bo ja nie czuję się tutaj gorszy od Barsy. Nie, ludzie, sorry, ale... Ale wow! Nie ma szans, kurde, szczególnie z Iniestą. Tak jak Messi na przykład jakoś tak słabo gra tutaj, tak Iniesta dzisiaj robi kurde akcje Barcelonie i to takie wspaniałe akcje. Uwaga, teraz Błaszczykowski, no! Przecież to wystarczy podbiec trochę! Falujemy tutaj Suareza, ale on ma to w dupie i biegnie dalej, nawet nie udaje. I koniec pierwszej połowy. No to będzie przegrany mecz. To nie ma szans, bo to jest Barcelona. To nie jest jakieś gówno grające, tylko to jest Barsa. Więc myślę, że polską reprezentacją musiałbym naprawdę chyba tydzień ćwiczyć, żeby sobie z nimi dobrze zagrać. Waga, Milik! Jakbyście chociaż trafili w bramkę i udowodnili mi, że walczycie, a nie, że tylko biegacie. Kurde, no patologia polska. Kurde, nie, no Iniesta teraz przeczytał. To było po prostu idealne. No nie, 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 no nie da się nic zrobić, nie da się nawet dobrze ustawić, za szybcy są piłkarze Barsy, no i ja tutaj dostanę baty, w końcu dostanę baty, tak? Pewnie tego chcieliście, dając mi taki mecz, więc myślę, że jesteście usatysfakcjonowani, bo wygrać z Barceloną to jest niemożliwe. Co Błaszczykowski próbuje podać, strzelić, cokolwiek zrobić z piłką, natychmiast ją traci. Doskakują błyskawicznie piłkarze Barcelony. I to jest niestety mocny rak Polski. Nie, w tym momencie to oni się już bawią. Bawią i robią ze mnie głupka. Zaraz będzie strzał, oczywiście, dobitka będzie. No bo łapie szczęsny, wow, złapał, bo myślałem, że wpadnie tak jak wszystko pozostałe. Nie, zobacz, ludziska, to co robi Barcelona jest niepodrabialne. Jest po prostu, no ludzie, to jest nie do obrony, to co oni robią, jest to niemożliwe. Ja szczerze mówiąc jestem w szoku, że oni aż tak dobrze grają, to jest klasa światowa.
To nie jest legenda, przypominam. A oni robią ze mnie swoją dziwkę. Tak super szczerze mówiąc, bo... Kurde, moim talentem na pewno... Aj! Moim talentem na pewno nie jest granie przeciwko botom. Ja umiem grać przeciwko ludziom. Nie mam większych problemów z wygrywaniem. Co prawda przy nagrywaniu to może tak średnio, bo nie nagrywałem też tego dużo. Ale grając na przykład na Ultimate Team, doszedłem bez większych problemów do trzeciej ligi już. I gra się bardzo fajnie, uwaga, bo nie da się nawet celnie podać. Ja już odpuszczam ten mecz, szczerze mówiąc. Zrobię tylko jakąś małą zmianę. No i kontynuując, jestem w trzeciej lidze, w Ultimate Teamie i naprawdę z ludźmi gra się fajnie, bo nawet jak popełnimy karygodne błędy i przegrywamy, to nasz zespół potrafi, my potrafimy, tak, otrząsnąć się i po prostu zaatakować bardzo dobrze. Możemy nawet wygrać z rywalem, prawda? Ale nie jest tak niestety z komputerem. Komputer gra cały czas na jednym poziomie i on nie ma słabych momentów. Dlatego tak jak tutaj, strzelili mi już parę bramek, ale oni idą dalej. Nie ma odpuszczania. Zobaczcie, Polska z kolei jest całkowicie pogubiona. Ustawienie jest fatalne. Zobaczcie, co oni robią. Oni mogą zrobić wszystko, co chcą. Koniec! 4-0 wygrywa ze mną Barcelona. Dawno nie było tak, żeby komputer ze mną tyle wygrał. Mam w dupie ten mecz już! Już o nim zapomniałem praktycznie. Piszcie w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać i możecie mi znowu dopieprzyć coś trudnego. Proszę bardzo, to jest tylko gra i ja nagrywam to dla was. Nawet jak przegrywam, mam nadzieję, że się nie zrażacie. I tak jak ze mną, niech przegrana będzie z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.